Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft i zapraszam Was do obejrzenia drugiego meczu pomiędzy Whiterą, czerwonym Protossem w lewym dolnym rogu i Hyunem, niebieskim Zergiem w prawym górnym rogu. Poprzedni mecz, jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia, jest dostępny na kanale i skończył się, uwaga, spoilery, trzeba wyciszyć głośniki, słuchawki, cokolwiek tam macie. Skończył się przegraną Whitery. Whitera próbował budować karierę i próbował zaskoczyć w ten sposób Zerga, ale Hyun w dobrej chwili wysłał Overseera i zauważył, co planuje Whitera i zdołał się bez większego problemu wybronić przed agresją Whitery. Jak potoczy się ten mecz? Zobaczymy, czy będzie to dokładnie takie samo otwarcie jak poprzednio, czyli 14 pool i chyba 14 hard ze strony Zerga, szczerze mówiąc nie jestem już w tej chwili pewien. Na pewno ze strony Protossa nie będzie to samo otwarcie, ponieważ Whitera zaczyna w swojej bazie, czyli prawdopodobnie będzie to 14 gate, czyli to jest mniej ekonomiczne otwarcie, ale dające dużo większe możliwości agresji. Kto wie, być może zobaczymy ze strony Whitery standardowego protosowskiego 4 gate'a, standardową agresję, która jeszcze niedawno była po prostu tym, co działo się przez 90% czasu w drabince StarCraftowej, szczególnie w matchupie pomiędzy dwoma Protossami. W tej chwili już się troszkę to zmienia. Nawet w grze Protoss vs. Protoss czasami widzi się inne zagrania niż tylko na jednej bazie. Już powoli pojawiają się taktyki, które pozwalają na wybudowanie drugiej bazy, bo niestety w PvP zasada jest taka, że w 90% oczywiście nie zawsze, kto pierwszy zbuduje drugą bazę, ten przegra. Niestety. Ale odbiegłem od tematu, widzimy w tej chwili tutaj między Whiterą a Hyunem toczy się standardowa walka o wybudowanie hatchery. Whitera postawił pylona blokując tym samym możliwość budowy hatchery. Będzie zmierzał do trzeciej bazy i próbował chronić. I będzie próbował powstrzymać drona przed wybudowaniem hatchery tutaj? Nie. Będzie starał się zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje. Już u Hyuna spawning pool jest gotowy. Dużo minerałów jest zakumulowanych po to, by być może za chwilkę wybudować tu hatchery, jak tylko zerglingi się urodzą i zniszczą tego pylona. Widzimy też, że gaz już jest wybudowany, czyli będzie to być może szybki upgrade prędkości dla zerglingów. Ja często w swoich grach, na oczywiście dużo niższym poziomie, często widuję taktykę ze strony Zerga, która polega na tym, by dosyć wcześnie wybudować prędkość i starać się powstrzymać Protossa przed wybudowaniem drugiej bazy. Oczywiście jeśli taka właśnie jest taktyka Protossa, by szybko wybudować drugą bazę, jest to bardzo efektywne, ponieważ w tym momencie ma on tylko dwa, może max trzy gate'y przed próbą wybudowania Nexusa, czyli nie ma specjalnie dużo jednostek, a każdorazowe powstrzymanie Nexusa przed wybudowaniem to jest 100 minerałów, no i oczywiście może przy okazji kilka jednostek uda się przy tym zabić jednego czy dwa sentry. Widzimy, że Whitera zaczął od stalkerów i być może będzie próbował jakąś wczesną agresją troszkę zmusić Zerga do wybudowania większej ilości jednostek. Zerg tymczasem wydobył tylko 100 gazu, czyli minimum potrzebne do wybudowania, do researchu speeda dla zerglingów i zaczął budować, ale w tym momencie, przepraszam, że przerywam, Whitera w niespecjalnie pozytywnej sytuacji, 6 zerglingów weszło do jego bazy. W tym momencie musi on powoli zacząć uciekać próbami, bo w przeciwnym wypadku straci ich dużo. Te dwa stalkery tam na górze zbliżają się do bazy Zerga, aczkolwiek niestety przy 16 budowanych zerglingach nie będą one w stanie specjalnie dużo zdziałać, chyba że przy bardzo dobrym mikro. Chociaż jak na razie prędkość dla zerglingów nie jest jeszcze budowana, więc stalkery mogą w zasadzie w nieskończoność uciekać przed zerglingami i je atakować. Ale widzimy, że tutaj stalkery zostały otoczone i niestety ta agresja została zakończona. Czyli w tym momencie Zerg ma 17 zerglingów, to jest bardzo dużo. Więc Whitera w tym momencie musi naprawdę postarać się o jakąś sensowną defensywę, bo w przeciwnym wypadku jego sytuacja może być bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna. Wszystkie zerglingi ze strony Zerga już zmierzają w stronę bazy Protossa. Tu trwa walka o pylona, ale Whitera jeszcze nie wie, dopiero w tej chwili wie, że to jest tak naprawdę tylko początek. I w tym momencie pozostałe zerglingi są już w bazie Whitera. Whitera tutaj bardzo, bardzo słabo przygotował swoją obronę. Wszystkie prołki w zasadzie już giną
Zelot 1, jedyny, który zadaje jako takie obrażenia, też już zginął. Ten Sentry nieco zbyt późno Whitera mówi GG, well played. I tak oto kończy się ten drugi mecz. Whitera przegrywa w takim razie już 2-0. I niestety, jako że to był best of three, to w tym momencie to jest już koniec tego pojedynku. No Whitera tutaj bardzo... bardzo dziwnie się zachował z mojej perspektywy, ponieważ skoro starał się grać na jednej bazie, to nie wiem, czemu nie postarał się o jakąś lepszą obronę tej jednej bazy. Ten 1-0, który ustawiony dokładnie tutaj między gatewayem a granicą rampy, jest w stanie powstrzymać zerglingi na tyle długo, by na przykład Probek spokojnie zdążył wybudować tutaj obronnego pylona, który na dobre de facto zabarykaduje wejście do głównej bazy Protossa. No, Whitera tutaj tego nie zrobił, być może nie spodziewał się, że aż tak dużo zerglingów będzie zmierzało do niego i nie spodziewał się takiej agresji ze strony zwykle grających makro zergów. I jeszcze raz tym samym dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału i do komentowania wszystkich castów. Mam nadzieję, że Wam się podobają i że być może nawet czegoś się nauczycie ode mnie, który jest w sumie bardzo słaby w tą gierkę w porównaniu do tych, których gry castuję. Więc jeszcze raz do usłyszenia, do następnego casta i dziękuję za uwagę.